Wieczorne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Witam wszystkich przed telewizorami. Zaczynamy przegląd informacji z Opolszczyzny. Zapraszam. To miejsce stworzy całkowicie nowe możliwości dla rolnictwa i produkcji spożywczej. Przede wszystkim w regionie, ale również w całym kraju. Na blisko 3000 metrów kwadratowych znalazło się 18 laboratoriów. Obiekt Uniwersytetu Opolskiego właśnie oddano do użytku. O szczegółach Kamila Korzeniowska. Otwarte dziś Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego to dwa budynki laboratoryjne. Jeden zlokalizowany jest w Opolu, w pobliżu kampusu Uniwersytetu Opolskiego, drugi w Pruszkowie, na terenach dawnej Królewskiej Akademii Rolniczej. Odbudowujemy to, co było wartością samą w sobie przed 150 laty i mamy nadzieję przywrócić blask temu pomysłowi. Otwarty właśnie obiekt to nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia służące do prowadzenia kompleksowych badań na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego. Ośrodek badawczy, nasze centrum jest otwarte nie tylko dla dużych instytucji, dla przedsiębiorstw, ale także dla osób indywidualnych, które chciałyby przyjść do nas, opowiedzieć o pewnych problemach, które mają i postaramy się pomóc tym osobom w rozwiązaniu tych problemów. A wachlarz możliwości, jakie stwarza nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy, jest bardzo szeroki. Przede wszystkim próbki środowiskowe, gleba, odpady, ale również po drugiej stronie będziemy badać jakość żywności. Jakość żywności jest w tej chwili niezwykle istotna z punktu widzenia zdrowia człowieka. Głównie mamy ofertę skierowaną do pszczelarzy, ale też do browarników. Browarnictwo kraftowe się rozwija. Mamy urządzenie, które umożliwia oznaczanie zawartości alkoholu w niskoprocentowych, niskoalkoholowych napojach. Całkowity koszt budowy wyniósł blisko 45 milionów złotych. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w wysokości ponad 30 milionów złotych. Po mojej ubiegłotygodniowej wizycie w Instytucie Fraunhofera w Görlitz, w Chemnitz i w Dreźnie, tak naprawdę chciałbym, aby nasi naukowcy, nasi badacze zobaczyli cały ten proces i sposób myślenia o wynalazkach. O tym, co badać, jak doprowadzić do produkcji prototypowej, jak poszukać partnerów. Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego to 18 pracowni i laboratoriów badawczych o łącznej powierzchni blisko 3000 metrów kwadratowych. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. Urząd Marszałkowski przekazał 350 tysięcy złotych na remont niesprawnej wentylacji na krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu. Po 10 latach użytkowania popularny obiekt przejdzie gruntowną modernizację. Dla użytkowników oznacza to zamknięcie basenu na całe wakacje, ale jesienią komfortowe warunki wypoczynku. Katarzyna Polaczek. To jedyny 50-metrowy basen w naszym regionie. Każdego miesiąca średnio krytą pływalnię przy ulicy Pruszkowskiej odwiedza ponad 20 tysięcy osób. Lepsze niż na Ozimskiej. Szafki lepsze, wszystko lepsze. Także często chodzimy, nie ma problemu. Dyskomfort może powodować jednak duchota nie tylko w pobliżu Niecki, ale w całym obiekcie spowodowana awarią chłodnicy w systemie wentylacyjnym. W sfinansowaniu remontu ma pomóc miastu Urząd Marszałkowski. No jest tutaj, szczególnie jak się przebiera tutaj, gdzie są te suszarki, no jest duszno, no trzeba szybko się przebrać i dać dyla do wody, no co innego zrobić. Modernizacja obiektu ma rozpocząć się jeszcze w tym miesiącu. Urząd Marszałkowski przekazał na ten cel 350 tysięcy złotych. Sposób odprowadzania wilgoci jest nieadekwatny do wielkości obiektu i do standardów osób przebywających, w szczególności w tych okresach letnich, kiedy mamy upały, kiedy jest podwyższona temperatura, a obiekt jest skonstruowany tak, że nagrzewa się bardzo szybko, więc samorząd województwa kolejny raz wspiera miasto Opole, nie tylko dotyczących infrastruktury, nie tylko dotyczących spraw związanych z edukacją, ale również, a w szczególności dla mnie istotne, w kwestii związanych ze sportem. Miasto Opole ma z kolei sfinansować remont basenu solankowego, pomieszczeń sauny oraz układu filtracyjnego w Nieckach. Zamontowane zostaną także dodatkowe suszarki.
Mam nadzieję, że zaoszczędzone pieniądze, te 350 tysięcy, pozwoli panu prezydentowi znaleźć kwotę na podwyżki dla ratowników medycznych, dla ratowników wodnych, którzy tutaj pracują. To duży problem również, który tutaj się znajduje w wodnej nucie. I myślę, że ta pomoc ze strony marszałka, która płynie, pozwoli odnaleźć brakujące pieniądze na podwyżki dla pracowników wodnej nuty. Remont miałby zacząć się jeszcze w tym miesiącu. Basen będzie zamknięty dla użytkowników od 1 lipca do 31 sierpnia. Przerwa techniczna kilka dni temu rozpoczęła się także na pływalni przy ulicy Ozimskiej. Akwarium również zamknięte pozostanie do końca sierpnia. Katarzyna Polaczek, Kurier Opolski. Blisko 14,5 miliona złotych będzie kosztował remont odcinka drogi wojewódzkiej nr 454. Chodzi o fragment od Kup do Ładzy. 454 to jedna z takich dróg priorytetowych dla województwa opolskiego, łącząca Opole z Namysłowem, a dziś podpisujemy umowę na taki pewien brakujący element tej drogi, bo odcinek pomiędzy Kup a Ładzą to odcinek pomiędzy dwiema dużymi inwestycjami. Ta w Kup była jedną z pierwszych, jeśli nie pierwszą, w poprzedniej perspektywie finansowej, kiedy przebudowaliśmy całkowicie przez miejscowość drogę 454. W Ładzy nie tak dawno udało się też bardzo gruntownie wybudować od nowa ten fragment drogi, no i był brakujący element pomiędzy tymi dwiema miejscowościami. Ponad kilometr 300 metrów. Odcinek pieszo-rowerowy, który zamknie też pewien zamysł naszego projektowania, bo od miejscowości Dobrzeń, Kup, zarówno drogi 454, jak i drogi 461 na Brynicę, mamy też ciągi rowerowe pobudowane. Będzie bezpieczny dojazd dla rowerzystów do Parku Stobrawskiego. Oprócz tego, że łączymy dwie miejscowości, to jeszcze przy okazji dwie gminy, a w dodatku jeszcze dwa powiaty, bo Kup to gmina Dobrzeń Wielki, więc powiat opolski, a Ładza to już gmina Pokój, czyli powiat namysłowski, więc no, tych połączeń mamy sporo. Ważne, że mieszkańcy będą mogli już niedługo korzystać z tego, co no, będzie elementem dłuższej całości. A w tym serwisie jeszcze między innymi. Było to przede wszystkim święto młodych ludzi, ludzi, którzy jeszcze nie weszli w jakieś związki małżeńskie, czyli panien i kawalerów. Pokazywano się właśnie chociażby przy ogniu, chłopcy skakali przez to ogień, jakby starali się jak najlepiej zaprezentować dziewczynom. Prywatne opinie i nieprawdziwe informacje. Po raz kolejny pismo Czas na Opole wydawane z pieniędzy mieszkańców miasta mija się z prawdą. Portal i miejski biuletyn stały się medialnym ramieniem Arkadiusza Wiśniewskiego, za pośrednictwem którego zamiast informować o mieście, prezydent uprawia swoją politykę. Natalia Janus-Hempel. Czas na Opole po raz kolejny zaskakuje. Czołowy publicysta pisma pokusił się o skomentowanie decyzji o zdjęciu z anteny Telewizji Polskiej programu Rodzinny Ekspres. TVP zdjęła z anteny misyjny program Rodzinny Ekspres. Jak czytamy na stronach stacji, audycja miała pomagać rodzinom w głębszym przeżywaniu istoty rodzinności w duchu chrześcijaństwa. Pojawił się wszak mały problem. Okazało się, że prowadzący redaktor Rafał Patyra zdradzał żonę i ma dziecko z kochanką. Nie uniósł przesłania własnego programu, można powiedzieć. Także z misji pozostała już tylko dymisja. Rafał Patyra to dziennikarz i prezenter, który od lat angażuje się w działalność społeczną i charytatywną. Wspiera Fundację Telewizji Polskiej, a ostatnio zachęcał do udziału w programie charytatywnym TVP 3 Opole. Zdjęcie z anteny programu Rodzinny Ekspres z powodu jego sytuacji rodzinnej nie jest prawdą. Sam zainteresowany komentuje sprawę następująco. Zarzut trafiony jak kulą w płot, to jest bardzo, bardzo mocne pudło. Ja nie robię tajemnicy z błędów, jakie popełniłem w przeszłości. Natomiast akurat ten błąd dotyczy sytuacji sprzed 14-15 lat, a Rodzinny Ekspres prowadzi od 5 lat. A to, że Rodzinny Ekspres wchodził z anteny, to no, my to też wiedzieliśmy no, przynajmniej od pół roku. Po prostu ta formuła będzie zamieniona na inną. To był program skierowany do rodzin. Teraz pojawi się na antenie program skierowany do mężczyzn, w którym też będzie okazja do tego, żeby mówić o rzeczach trudnych, o rzeczach ciekawych. Przypomnijmy, że Czas na Opole jest gazetką informacyjną wydawaną przez urząd, a opłacaną z kieszeni podatników, czyli mieszkańców Opola. Z założenia powinna informować o tym, co dzieje się w mieście. Po przykłady nie trzeba sięgać daleko. We Wrocławiu miasto również wydaje biuletyn i na próżno w nim szukać prób publicystyki i chęci narzucania mieszkańców
obrońcom własnych politycznych ocen. Tymczasem na łamach Opolskiej Gazetki Miejskiej raz po raz pojawiają się wycieczki polityczne. Pan Rudnik tworzy jakieś felietony, które nijak mają się do rzeczywistości. To są jego prywatne poglądy, pamiętając o tym, że jednak Opolanie mają różne poglądy. On tam stosuje zasadę tylko i wyłącznie własnych myśli i słuszności własnych myśli. I nawet to byłoby do przełknięcia, gdyby nie fakt, że opiera czasami te swoje opinie na fejkach. I oparł tutaj na fejku dotyczącym Rafała Patyry. Tego typu publikacje, które bezpośrednio ani nie informują, ani nie dotyczą mieszkańców miasta, każą się zastanowić, czym właściwie jest taka forma mediów. Należy zapytać, czy w ogóle mamy do czynienia w takim przypadku z dziennikarstwem, w sytuacji, w której samorząd, czy szerzej samorządy w Polsce finansują sobie różnego rodzaju media, czy to pisane, czy wręcz telewizyjne, za pieniądze podatników, za pieniądze mieszkańców, tylko po to, by chwaliły działanie władz, a z kolei władze udają, że są to media. No to oczywiście z mediami nie ma nic wspólnego, więc pytanie, czy należy mówić w takich przypadkach o dziennikarstwie. I to jest pewnego rodzaju patologią systemową na poziomie samorządowym. Do zakładu komunalnego, który jest wydawcą Czasu na Opole, wysłaliśmy zapytanie, czy taka publicystyka powinna znajdować miejsce w gazecie finansowanej przez wszystkich mieszkańców, którzy mają różne poglądy. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, obejmie tekę wicepremiera polskiego rządu. Jako jedyny będzie sprawował taką funkcję, co oznacza, że dotychczasowi wiceszefowie rządu pozostaną jego członkami w randze ministrów. Chodzi o Mariusza Błaszczaka, Piotra Glińskiego, Jacka Sasina i Henryka Kowalczyka. 5 firm chce budować drogę krajową nr 45 między Krapkowicami a Rogowem Opolskim. Pracownicy Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad właśnie otworzyli oferty od zainteresowanych inwestycją wykonawców. Najtańsza oferta sięga 73 milionów złotych. Prace na 6-kilometrowym odcinku mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. 1 lipca wejdzie w życie zaktualizowana lista leków refundowanych. Do wykazu dodano 50 nowych produktów bądź wskazań. Zmiany dotyczą m.in. refundacji leków na nadciśnienie tętnicze, pisze portal opole.tvp.pl. Więcej szczegółów na naszej stronie internetowej. Na Stadionie Miejskim w Strzelcach Opolskich został rozegrany turniej piłkarski o Puchar Świętego Jacka. Zawody wzorowane są na rozgrywkach Ligi Mistrzów, a gwiazdami w futbolu stają się dzieci i młodzież z Opolszczyzny i Śląska. To już 14. edycja rozgrywek. Udział w spotkaniu wzięło 18 reprezentacji szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych diecezji częstochowskiej, katowickiej, gliwickiej i opolskiej, którym patronuje Święty Jacek. Ponadto urodził się on w Kamieniu Śląskim, blisko Strzelec Opolskich. Tytuł patrona zyskał nie bez powodu. Myślę, że propagowanie też Świętego Jacka poprzez sport ma swoje znaczenie. Uczymy postawy fair play, pokazujemy, że sport ma wartość właściwej postawy i zwycięstwa, i porażki. Myślę, że to się wpisuje też w to, co sobą reprezentował Święty Jacek. Na boisko zawitały 3 grupy podzielone na 6 zespołów. Wszystkie drużyny w swojej grupie rozgrywały mecze w systemie każdy z każdym. Pojawiły się także flagi klubów, które biorą udział w Lidze Europejskiej. Przed rozpoczęciem rozgrywek zespoły losowały drużynę, którą będą reprezentować podczas spotkania. Co roku mamy różne takie systemy rozgrywek. W tym roku mamy najsilniejsze ligi europejskie, czyli niemiecka, angielska i hiszpańska. W ubiegłym roku mieliśmy Ligę Narodów, wcześniej Ligę Mistrzów, jeszcze wcześniej Euro i Mundial. Tu nie liczył się wygrany mecz, a ilość zdobytych punktów w każdej rozgrywce. Turniej ma być zabawą i edukacją poprzez sport. W tym świecie, w którym żyjemy teraz, zabawa poprzez sport, poprzez piłkę nożną, bo to dzisiaj jest turniej piłki nożnej, dla tych chłopców i dziewczyn, bo dziewczyny też są dzisiaj na dzisiejszym turnieju, jest bardzo ważna. Myślę, że oni dużo czasu spędzają w domu czy w szkole. Dzisiaj jesteśmy na stadionie, dzisiaj bawimy się tą piłką nożną i myślę, że to dla nich jest duże wydarzenie, bo bardzo dużo chętnych było do tego turnieju. Uczniowie chętnie angażują się w inicjatywy tego typu.
Bardzo fajna inicjatywa, żeby wszystkie szkoły z różnych rejonów przyjechały i właśnie grały ze sobą, żeby się poznawać i nowych przeciwników może też jako klub poznać i zagrać z nowymi zawodnikami. Jakiś trening zawsze to jakieś doświadczenie do następnych na przykład meczów, na przykład za rok może nam się to też czasami przydać. Na wszystkie drużyny czekały pamiątkowe puchary, a dla zwycięzców przewidziano specjalne trofea i piłki. Agata Piwczyńska, Kurier Opolski. Z 21 na 22 czerwca przypada Noc Kupały, czyli jedno z najstarszych corocznych świąt ludowych. W tradycji naszych pogańskich przodków najkrótsza noc w roku i początek lata to święto witalności i płodności. Z jakimi zwyczajami dawniej wiązało się nadejście lata, a z czym kojarzy się nam obecnie? Wraz z momentem wkroczenia słońca do znaku raka, czyli 21 czerwca, rozpoczyna się astronomiczne lato. Obecnie ta pora roku kojarzy nam się przede wszystkim z błogim wypoczynkiem. Najlepsza forma nad morzem albo gdzieś nad jeziorem, na przykład Pławniowice mamy niedaleko. Przy zameczku ładnie też nad jeziorem. Rowery to moim zdaniem najlepsza opcja jest ze znajomymi na wakacje albo plażę. Dawniej ten moment miał zupełnie inny wymiar. Najdłuższy dzień w roku i równocześnie najkrótsza noc to czas przesilenia letniego. Słowianie tę noc nazwali Nocą Kupały. To jest właśnie taki okres szczególny, w którym różne moce złe i dobre objawiają swoje siły. Jest to też taka jakaś jakby walka między tymi siłami. Noc Kupały, zwana także Sobótką, była ważnym świętem, z którym wiązało się wiele ciekawych rytuałów z ziołami, żywiołami wody i ognia. To na przykład posyłanie wianków na wodę, rozpalanie ognisk i skakanie przez ogień, śpiewy czy tańce. Było to przede wszystkim święto młodych ludzi, ludzi, którzy jeszcze nie weszli w jakieś związki małżeńskie, czyli panien i kawalerów. Pokazywano się właśnie chociażby przy ogniu, chłopcy skakali przez to ogień, jakby starali się jak najlepiej zaprezentować dziewczynom. Dziewczyny z kolei ubrane w wianki świętojańskie i tańczące wokół właśnie albo ogniska, albo jakiegoś właśnie takiego wieńca ze wstążkami. Też właśnie pokazywały się z jak najlepszej strony. Młodzi ludzie szli szukać do lasu kwitnącego kwiatu paproci. To miało im zapewnić też i miłość i takie jakby spojrzenie w przyszłość. Obecnie Noc Świętojańska i Noc Kupały są często używane wymiennie, ale to dwa osobne święta. Pogańskie obchodzone jest w najkrótszą noc w roku, czyli z 21 na 22 czerwca. Natomiast świętojańskie obyczaje przypadają w Wigilię imienin Jana Chrzciciela, czyli z 23 na 24 czerwca. Dziś wiele osób świętuje właśnie tę drugą datę. Kamila Korzeniowska, Kurier Opolski. Nasz wieczorny serwis dobiega końca. Zaraz po nim sport i prognoza pogody. A jutro na pierwsze wydanie Kuriera Opolskiego zapraszamy o 10.30. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas i życzę spokojnej nocy.